Temat, którym się zajmę, to elementy platońskie filozofii fizyki Alberta Einsteina. Tą kwestię poruszałem dosyć szeroko w opublikowanej przeze mnie w zeszłym roku książce Jak scena stała się dramatem, filozofia w kontekście teorii względności. Natomiast ten wykład de facto można by uczynić wykładem jednoslajdowym, ponieważ sięgając do pism filozoficznych Einsteina tak wyrywkowo, można się by przekonać, że on platonikiem w ogóle nie jest. Einstein pisze tak w swoim artykule filozoficznym Względność a problem przestrzeni. Einstein pisze tak. Dlaczego konieczne jest ściąganie podstawowych pojęć nauk przyrodniczych z platońskich pól olimpijskich i próbowanie wykrycia ich ziemskiego pochodzenia? Odpowiedź. Aby uwolnić je od ciążącego nad nimi tabu i przez to osiągnąć większą swobodę w tworzeniu pojęć. Wprowadzenie do tej krytycznej refleksji jest przede wszystkim nieprzyjmiającą zasługą Huma i Macha. W związku z czym, czy mam skończyć referat? Ale okazuje się, że z Einsteinem tak prosto nie było, ponieważ formułując ogólną teorię względności, Einstein przeżył filozoficzną metamorfozę. I to jest ciekawy moment z jego historii, ponieważ rzeczywiście formułowanie w fizycznej teorii, jaką jest ogólna teoria względności, zaowocowało jego przemianą postawy filozoficznej. To jest bardzo ciekawy efekt. I Einstein pisze o tym wprost do swojego przyjaciela, węgierskiego matematyka i fizyka Corneliusa Lachosa, następująco. Wychodząc z pozycji sceptycznego empiryzmu, im więcej w stylu Macha, stałem się pod wpływem problemu grawitacji wierzącym racjonalistą. To jest kimś, kto poszukuje zaufanego źródła prawdy jedynie w matematycznej prostocie. W efekcie tej metamorfozy Einstein sprzeniewierzył się swojemu mentorowi Ernstowi Machowi, nazywając go ostatecznie pożałowania godnym filozofem. To się pojawiło bodajże w jakiejś takiej mowie Einsteina, którą wygłosił z racji chyba pochówku Macha czy coś takiego. To dosyć była skandaliczna historia w sumie. Natomiast Einstein pod wpływem formułowania teorii grawitacji, ogólnej teorii względności, przeżył filozoficzne metamorfozy. Tak naprawdę to nas dopiero naprowadza na ścieżkę platonizmu u Einsteina. Pisma filozoficzne Einsteina należy czytać, ich jest dużo, należy czytać bardzo ostrożnie. One są pisane w różnym okresie. Einstein nawiązuje do wielu stanowisk, chociażby do takich, o których tu jest mowa. Einstein generalnie nie lubił żadnych systemowo myślących filozofów. Szczególnie nie cierpiał Arystotelesa. Sam się do tego przyznaje, ale szczególnie nie cierpiał Arystotelesa, uważając, że jego filozofia jest bezsensowna i mętna. Takie są wprost cytaty, ale mogę pokazać przy okazji, ale ten. I teraz Einsteina filozoficznie uchwycić jest trudno, ponieważ on sam pisze o sobie następujące w takiej pracy, którą napisał do takiego tomu, który był poświęcony jego filozofii w latach 50. Einstein pisze tak, o sobie oczywiście myśląc, systematycznym epistemologom uczonym musi się wydawać pozbawionym skrupułów oportunistą. Wydaje się on realistą, gdyż dąży do opisania świata niezależnego od aktu percepcji. Idealistą, gdyż uważa pojęcia i teorie za swobodne wytwory ludzkiego umysłu. Pozytywistą, gdyż traktuje swoje pojęcia i teorie jako uzasadnione tylko w takiej mierze, w jakiej dostarczają one logicznej reprezentacji związków między postrzeżeniami zmysłowymi, może się on wydawać nawet platonikiem, i tu mamy już coś o platonizmie, lub pitagorczykiem, gdyż uważa postulat logicznej prostoty, i tu zwracam bardzo silną uwagę na to, bo to będzie ciąg dalszy tematu, postulat logicznej prostoty za nieodzowne i skuteczne narzędzie badawcze. I ta logiczna prostota będzie czymś, co tak naprawdę naprowadza nas na koncepcję platonizmu u Einsteina. Znany biograf Einsteina, Abraham Pai, wyraźnie argumentuje, że Einstein znał pisma Platona. Zresztą Einstein stworzył jeszcze jako młody student taką grupę filozoficzną, której czytali najróżniejsze dzieła filozoficzne, z czym należy założyć, że Einstein
był całkiem nieźle oczytany w filozofii. Zresztą to była chyba również cecha innych fizyków przełomu XIX-XX wieku, takich chociażby jak Werner Heisenberg, którzy byli bardzo dobrze oczytani w filozofii. I teraz można powiedzieć, że w zasadzie nie ma, Einstein się wprost nie wypowiada, ale można, tak powiem, śmiało podejrzewać, że znał takie pisma Einsteina, chociażby jak Timaios czy Fedon, i tam rzeczywiście mógł natrafić na te greckie pojęcia jak harmonię, czy też na pojęcie prostoty, bardziej właśnie chyba w Fedonie, pokazując, że w kluczu takiego dualizmu, że rozgraniczającego na to, co złożone i podlegające rozpadowi, oraz na to, co proste, niezłożone i trwające wiecznie. W związku z czym można podejrzewać, że Einstein miał styczność z tymi ideami właśnie z lektury filozofów greckich. I teraz będziemy już powoli przechodzić ku jak gdyby szerszemu i takiemu bardziej precyzyjnemu rozumieniu, czym jest logiczna prostota teorii, bo to jest bardzo ważna koncepcja Einsteina. I tak to Einstein definiuje następująco. Prostota teorii polega na tym, aby przy minimalnej ilości hipotez albo aksjomatów drogą logicznej dedukcji objąć maksimum treści naszych doznań. To jest tak jak gdyby jedna z ważniejszych deklaracji jego rozumienia prostoty teorii. Jest ciekawy cytat, właśnie żeby nabrać jakiejś intuicji, czym jest ta prostota teorii, jest ciekawy cytat z Weinberga, z jego snu o teorii ostatecznej, który porównuje właśnie prostotę mechaniki newtonowskiej i prostotę teorii względności. Weinberg pisze tak. Newton mógł głównie dobrze przyjąć, że siła przyciągania jest odwrotnie proporcjonalna do sześcianu odległości, a nie do kwadratu, jeśli tylko wymagałaby tego dane astronomiczne. Natomiast Einstein nie mógłby włączyć takiego prawa do swojej teorii, nie niszcząc przy tym jego pojęciowej podstawy. Właśnie dlatego 14 równań Einsteina wykazuje nieuchronność, której brak trzem równaniom Newtona. A zatem logiczna prostota będzie się wiązała z czymś takim, że teoria, która jest logicznie prosta, będzie teorią, która będzie zawierała mniej elementów arbitralnych i w takim kluczu będzie jakby zdążała ku pewnemu ideałowi nieuchronności. Czyli jak gdyby tutaj widzimy już, gdzie te pojęcia się jak gdyby zaczynają łączyć, że logiczna prostota będzie czymś, co jest jak gdyby oczyszczone, pozbawione z pewnego rodzaju artefaktów, czynników, które są naniesione. Zaraz zobaczymy dokładnie, jak to się wyjaśni. Czyli jeżeli by próbować rzeczywiście definiować rzeczywistość w kluczu einsteinowskim, to na pewno byłaby mowa o czymś takim, co ma pewien walor nieuchronności i niearbitralności. Oczywiście w takim kluczu Einstein pisał tworzył swoje słynne równanie pola Einsteina. Ja tu właśnie może nawiążę do wątku, który pan doktor podjął na początku, że my się tutaj zajmujemy filozofią w momencie, kiedy oczywiście toczy się wojna i jest dla nas trudny moment. Natomiast trzeba pamiętać, że to równanie zostało odkryte, napisane w roku 1915 roku, kiedy szalała pierwsza wojna światowa, ale Pruska Akademia Nauk działała pełną parą. Więc widać, że jednak to ta dedykacja racjonalności stanowi jakimś właśnie też i wyłom w tym być może świecie, który rządzi się jakimiś nieracjonalnymi zasadami. Dobrze, i teraz tutaj pozwoliłem sobie właśnie przytoczyć cytat z książki profesora Dębińskiego, Teoria idei, ewolucja myśli platońskiej, bo można oczywiście pytać w takim układzie, jak Einstein rozumie formalizm teorii. I sądzę, że ja to dosyć szeroko uzasadniałem w swojej książce, ale ten cytat jak gdyby pokaże, czym rzeczywiście dla Einsteina jest formalizm matematyczny. Matematyczne formy opisu określali Pitagorejczycy i tu jest tak jakby nawiązanie do tego, o czym Einstein się określa jako Pitagorejczyku. Matematyczne formy opisu określali Pitagorejczycy mianem eide, tego, co pozwala widzieć. Matematyka jest więc tym, co pozwala widzieć, czymś coś jest,
czym coś jest, nie będąc sama tym, co opisuje. Ja dłużej uzasadniam, dlaczego w ten sposób u Einsteina to można pokazać, natomiast jego rozumienie teorii takie jest. Owe eideta reprezentuje geometryczne i repetyczne formy, które przypisać można wzorcom, kształtom i prawidłowościom natury. W tym sensie matematyka nie dotyczy ontycznej natury świata. Nie jest bowiem tożsama ani z najwyższymi zasadami, ani z harmonią. Fakt, że natura daje się opisywać przy pomocy matematyki, nie oznacza, że sama natura jest matematyką. I oczywiście, jeżeli popatrzy się dokładniej, przejrzy pisma Einsteina, nie będę w tej chwili tego analizował, to u niego trudno doszukać się jakiejś takiej idei matematyczności przyrody w sensie takim silnej jakby przekładki teorii na strukturę świata. Raczej matematyka jest czymś, co by otwiera nasze widzenie na pewną harmonię wszechświata, ale nie można specjalnie wnioskować, że ta harmonia jest takiej matematycznej, jest matematyczna w takim sensie, w jakim my rozumiemy matematykę. Raczej tutaj u Einsteina tego za bardzo uzasadnić się nie da. I teraz ja w tej swojej książce zajmowałem się takim trochę dłuższym wywodem, tam jest cały rozdział na ten temat, dlaczego we współczesnych interpretacjach ogólnej teorii względności tą teorię uważa się za teorię cechowania. My mamy często takie wyobrażenie o OTW, że ona została sformułowana przez Einsteina w 1915 roku i stanowiła końcowy produkt. Wszyscy od początku do końca, już wtedy w 1915 roku, wiedzieli, o co chodzi, jaka jest interpretacja tej teorii. Okazuje się, że tak nie jest, że spory o to, czym jest, jak czytać sens fizyczny OTW, trwają do dzisiaj. Ja w tej chwili nie będę się wdawał w pewne kwestie formalne, bo one są trudne i dosyć wyrafinowane. Odsyłam Państwa do czwartego rozdziału mojej książki. Natomiast tylko powiem, że to nawet można sobie zobaczyć w tej słynnej pozycji Hawkinga i Ellisa, The Large Scale Structure of Space, czyli wielkoskalowa struktura czasoprzestrzeni, że jak gdyby, o co tutaj chodzi, że w opisie, w tym, co możemy jak gdyby uważać za treść teorii względności, istnieje pewnego rodzaju nadmiar matematyki w stosunku do fizyki. I to właśnie jest to, co chwyta pojęcie teorii cechowania, że musimy wprowadzić pewien nadmiar matematyki, czyli pewien nadmiar opisu w stosunku do tego, co ma sens fizyczny. I to każda teoria cechowania to ma. Pewien nadmiar matematyki w stosunku do tego, co ma sens fizyczny. To się zaczęło zresztą w elektrodynamice, w momencie, kiedy Maxwell formułował swoje cztery równania pola elektromagnetycznego. Dobrze, i teraz ta kwestia tej pewnej nadmiarowości matematyki w stosunku do fizyki zaczyna również być zauważana przez wielu matematyków i filozofów. Hermann Weyl w swojej filozofii matematyki pisze tak. Najbardziej istotną pod względem filozoficznym cechę współczesnej nauki stanowi emergencja abstrakcyjnych, symbolicznych struktur stanowiących twardzeń obiektywnej rzeczywistości, która ukrywa się za kolorową opowieścią subiektywnego umysłu. Czyli to, co tutaj zaczyna się kształtować, Państwo teraz zobaczą, pewna droga do rzeczywistości, dlatego to słowo już tutaj padło w gruncie w kontekście Penrose'a, natomiast mi się wydaje, że również w kluczy tych bardziej współczesnej interpretacji również myśl filozoficzną Einsteina można uważać za pewną drogę do rzeczywistości. Tutaj oczywiście nawiązuje do tego, co mówił w swoim otwierającym wykładzie profesor Dębiński, że fizycy rzeczywiście podejmują bardzo istotnie to, że niezmienniczość jest jakimś istotnym kluczem do rzeczywistości. I w kontekście ogólnej teorii względności przykładowo taki filozof matematyki, filozof fizyki, badacz Einsteina, Lerner, twierdzi, że matematyczna własność niezmienniczości w ogólnej kowariantności, to jest cecha równania Einsteina, staje się więc znakiem obiektywności w sensie niezależności od obserwatora. Szczególna siła ogólnej kowariantności, czyli tej podstawowej symetrii
ogólnej teorii względności to odkrycie nowej, niezmienniczej struktury rządzącej zjawiskami. Czyli jak gdyby właśnie poprzez to, że stosujemy symetrię jako pewne narzędzie, które pozwala nam patrzeć jak gdyby na pewną strukturę z wielu stron, my możemy jak gdyby odrzucać pewien śmietnik, że się tak wyrażę, i rzeczywiście wyłuskiwać z tego struktury, które stanowią jak gdyby w jakimś sensie rzeczywiście przynależą do ontycznej struktury tworzywa świata. Weil zresztą w swojej słynnej książce Symmetry powiedział, że obiektywność oznacza niezmienniczość względem grupy automorfizmów, czyli jak gdyby można to tak trochę tłumaczyć, że rzeczywiście to, co może zasługiwać na miano rzeczywistego, jest w jakimś sensie cechą, jest w jakimś sensie wiąże się z niezmienniczością, pewnego względem pewnej zmieniającej się perspektywy, względem pewnych przekształceń, bo to będzie to, co tutaj jest najistotniejsze, że my uzyskujemy pewne niezmienniczy dostęp do nich jako efekt aplikowania pewnych przekształceń, które ujawnią jakąś strukturę niezależną, niezmienniczą względem pewnego przekształcenia. W związku z tym to, co profesor Dębiński mówił w kontekście Platona, tutaj nam zaczyna po prostu dokładnie i w ten sam sposób wychodzić. I teraz nie będę się w tej chwili może wdawał dalej wiele tutaj szczegółowych rozważań. Natomiast sposób, w jaki się to interpretuje, i tu rzeczywiście można podłożyć pod to tą współczesną interpretację OTW, taki filozof fizyki amerykański z Uniwersytetu w Arizonie bodajże pisze tak: poprzez oddzielenie pobocznych efektów perspektywy od niezmienniczej rzeczywistości, symetrie stanowią kluczowe narzędzie epistemiczne umożliwiające przejście od reprezentacji do rzeczywistości, bo reprezentacja zawsze zakłada pewnego rodzaju wrzucenie pewnej struktury w jakieś podłoże. To podłoże może być jakimś zupełnym artefaktem. I teraz chodzi o to, żeby symetrię rozumieć jako pewne uniezależnienie od perspektywy, czyli symetria jak gdyby pozwala nam usunąć pewien taki śmietnik poznawczy, który myśmy sami nanieśli. Taka jest idea tej symetrii tutaj. Symetrie pozwalają na wykrywanie rzeczywistości w reprezentacjach poprzez rozumienie tego, co trwałe w kategoriach tego, co zmienne. Ja może nie będę tutaj się dalej wdawał, bo już pewnie jeszcze chciałem słówko o Penrose powiedzieć, bo on też został tu przywołany. Jest cała, tak powiem, literatura, która tego typu tematykę podejmuje. Teraz krótko właśnie chciałem jakby zasygnować, czy to nam się może Penrose pokazać, aczkolwiek Penrose byłby, że tak powiem, przy założeniu tego platońskiego świata matematyki, czyli tych jak gdyby aczasowego i aprzestrzennego świata idei matematycznych, zupełnie niestrawny dla Einsteina. Einstein by się z pewnością temu mocno sprzeciwił. Natomiast jak widzieliśmy, Einstein wcale się nie sprzeciwia tutaj temu wątkowi platońskiemu w sensie tej prostoty teorii. Natomiast na pewno u Einsteina nie można pokazać, że Einstein by zgodził się na jakiś taki świat platońskich idei. Raczej, o ile nie miałem czasu rzeczywiście się w tej chwili teraz też angażować, ale raczej, jeżeli mogę tylko zasugerować pewną ścieżkę, to uzasadnienie jak gdyby siły matematyki u Einsteina bardziej będzie miało kantowski charakter. Ale ja nie będę się w tej chwili w to wdawał. Pamiętamy Penrose'a z jego koncepcji trzech światów. Natomiast Penrose konstruuje coś takiego, co jest również pewnym jakby symptomem drogi do rzeczywistości, bo tak jak pokazywałem w tej współczesnej interpretacji Einsteina, my to jakby stopniowe oczyszczanie od tego śmietnika poznawczego, który samiśmy nanieśli, możemy uważać właśnie za pewną drogę do rzeczywistości, do pewnej prostoty, która definiuje tą harmonię w świecie przyrody. I teraz Penrose miał taką bardzo jakby ideę swojego życia, którą nazywał w pewnym sensie obsesją, to jest obsesja liczb zespolonych. Tu jest cała lista argumentów, dla których Penrose wyróżniał liczby zespolone. Możecie sobie Państwo na ten temat więcej popatrzeć. Ja to zebrałem
te argumenty w swojej poprzedniej książce Penrose'a i Hawkinga Spór o rzeczywistość, to jest stamtąd wyjęte. Natomiast Penrose miał pewne a prioryczne argumenty za tym, że liczby zespolone są w jakimś sensie wyróżnione pod kątem tworzywa wszechświata. I na tej przesłance była budowana cała jego teoria twistorów. Natomiast można by powiedzieć, że Penrose jest takim kluczem pewnego rodzaju, nie wiem, ideologiem, czy wręcz teologiem, który uważa liczby zespolone za objawione, ale jednak on taki nie jest. I tutaj bardzo ciekawie ujawnia się pewne jego podobieństwo do myślenia takiego einsteinowskiego, w tym kluczu, jak opowiada on, jak traktuje on swoją teorię twistorów opartą na filozofii liczb zespolonych. W swojej książce napisanej, która jest jakby zapisem jego debaty z Hawkingiem i Penrose'em, Penrose pisze tak, to jest wyjątek z jego kwestii. Z punktu widzenia zespolonej i holomorficznej ideologii teorii twistorów. Nazywa to wprost ideologią, ale to nie ma waloru ideologii, tylko pewnego roboczego założenia. To jest właśnie tutaj cała jego wielkość się pokazuje. Wielki wybuch, który, przy którym przyjęlibyśmy, to jest cała debata o tym, jaka ma być krzywizna przestrzeni w wielkim wybuchu. Oczywiście Penrose ma swoją nieortodoksyjną koncepcję, czyli wielki wybuch przy stałej krzywizny mniejszy od zera, prowadzący do wszechświata otwartego, ma być perforowany. Powodem tego jest fakt, że tylko dla wszechświata z taką ujemną krzywizną grupa symetrii osobliwości początkowej jest grupą holomorficzną i tu jest wchodzi cała ideologia jego liczb zespolonych. Ale ponieważ, i to ważne jest ostatnie zdanie, ponieważ jednak oparta jest na ideologii, mogę w przyszłości zmienić swoje przekonanie, jeśli nie będę miał racji i rzeczywiście zostanie stwierdzone, iż wszechświat jest zamknięty. Zatem Penrose ma bardzo taką dojrzałą i przemyślaną koncepcję. Oczywiście tymi liczbami zespolonymi raczej posługuje się jako pewną hipotezą roboczą, takim punktem widzenia na rzeczywistość, ale jeżeli okaże się, że empiria pokaże inaczej i że załóżmy to założenie pomocnicze w postaci przekonania o jakiejś tam wyróżnionym statusie liczb zespolonych okaże się nieprawdziwe, to on niego odstąpi. W związku z czym widać, że pomimo tego jakby takiego mocnego platońskiego zadęcia, Penrose jest bardzo ostrożny w tworzeniu jakiejś ideologii. I widać taką jego badawczą odpowiedzialność. Będę podsumowywał. Z tego, co wydaje mi się, można tutaj w miarę z pewną dozą pewności powiedzieć, to że Einstein nie jest platonikiem na pewno w sensie istnienia świata aczasowego i przestrzennego idei matematycznych, tak jak Penrose. Sądzę, że Einstein by się z tym mocno nie zgodził. Oczywiście Einstein wpisuje się w szerokim sensie w taki pitagorejski, pewien postplatoński, w sensie później szkoły platońskiej, nurt realizmu. Nie jest to realizm struktur matematycznych w takim sensie, że struktury naszej matematyki w jakiś sposób przerzucają się na tworzywo świata. Matematyczność przyrody w takim sensie u niego wydaje się raczej dosyć wątpliwa. Jeśli możemy mówić o matematyce, to jest w zasadzie nasza matematyka, czyli to, co było pokazane w tym cytacie, że to jest pewne takie otwarcia na rzeczywistość. Natomiast rzeczywistość w swoim sensie, ta harmonia, która jest u ontycznej podstawy przyrody, nie jest matematyczna w takim sensie, jak my rozumiemy matematykę. I rzeczywiście ruch ku rzeczywistości jest ruchem ku prostocie teorii, kiedy eliminuje się wszystkie niekonieczne artefakty, natomiast jej elementy konieczne są mniejsze w liczbie i bardziej matematycznie wyrafinowane. Ja teraz też nie wchodziłem w całą kwestię tego, co Penrose bardzo ciekawie podejmuje, właśnie kierunku ku prawdzie jako wyrafinowania teorii. Czyli po prostu formalizm matematyczny musi być wyrafinowany w tym sensie, że on zawiera bardzo dużą ilość ustrukturowanej informacji. Tak to chyba należy na dzisiaj przekazać. I w tym sensie Einstein się wkomponowuje, wydaje mi się,
w dosyć szerokie przekonanie współczesnych fizyków, czy poprzedza je de facto, że, co zresztą ujawnia w tej pracy uwagi do prac, że rzeczywistość nie jest dana, ale zadana jak zagadka. A zatem jesteśmy w drodze przed tajemnicą wszechświata. I tutaj taki cytat wzięty z jego uwag autobiograficznych, że to powoduje, że uprawiając naukę stajemy przed tajemnicą i to rzeczywiście Einstein mówi, że w tym sensie jest człowiekiem religijnym. Dziękuję bardzo.